Wypełniony po brzegi kalendarz kulturalny nie będzie kolidował z równie pełnym kalendarzem sportowym. Dla miłośników kultury fizycznej i kibiców Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował sporo interesujących propozycji. Już w czerwcu czeka nas bardzo wiele wydarzeń sportowych. Na początek po raz pierwszy w Suwałkach, ale też i w kraju. Mistrzostwa Polski w wielobojach i sztafetach, impreza, która skupi tutaj zawodników z kilku grup wiekowych. Impreza pierwsza tego typu, więc tutaj jak gdyby z naszej strony wymaga naprawdę profesjonalnego przygotowania. Równolegle z tym wydarzeniem miejskie święto biegania RESO 10,5. Będzie kilka dystansów i kilka możliwości uczestniczenia w poszczególnych biegach. Impreza, którą się udaje nam już reklamować w Polsce i myślę, że już powoli staje się znana. Mamy ten kalendarz odpowiednio wcześniej ustawiony, więc ci profesjonalni zawodnicy są w stanie się odpowiednio przygotować pod ten bieg i w tym wszystkim uczestniczyć. Oczywiście przede wszystkim też zapraszamy i mieszkańców, od przedszkolaka do seniora. A dzień później suwalski bieg śniadaniowy dla miłośników żagli, regaty. O Puchar Prezydenta Miasta powalczą żeglarze od 22 do 24 czerwca. To szczególnej rangi impreza, bowiem obejmuje eliminację do Mistrzostw Świata. Ośrodek Sportu i Rekreacji dorobił się również kilku ciekawych cyklicznych imprez, które będą kontynuowane. Pogodne Suwałki Challenge na kortach ceglanych odbywają się takie turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, singli. Także ta impreza zastąpiła do tej pory taki cykl Grand Prix, który się odbywał przez całe wakacje. Kolejną taką imprezą to jest Suwałki Beach Arena. Mamy super obiekt i tutaj też od pewnego czasu organizujemy na naszej arenie właśnie ogólnopolski turniej siatkówki plażowej rozgrywany na boiskach dla sportów plażowych położonych na terenie Zalewu Arkadia. Też impreza cieszy się bardzo dużym powodzeniem z racji właśnie bardzo dobrej jakości tego obiektu. Jeżeli chodzi o taki obiekt, to naprawdę tutaj w regionie nie ma innych i cieszy się, oprócz tego, że odbywają się turnieje, bardzo dużo grup korzysta z tego jeszcze w tak zwanym czasie swoim wolnym. Kolejną taką imprezą, bardzo poważną, z dosyć dużą pulą nagród, bo ponad 10 tysięcy złotych, jest Rekwan Cup 2018. To już jest czwarta edycja takiego najbardziej, moim zdaniem, prestiżowego turnieju tenisowego, który się w tym regionie odbywa. W tym roku, ale już w sierpniu, będzie także gościł na Suwalszczyźnie znany siłacz. Majster Festiwal Siły, siłacz Suwalszczyzny. Pod różnymi nazwami tam to się do tej pory odbywało. W tym roku chcemy zaprosić tutaj czołówkę zawodowców z Polski i nie tylko. No i tutaj jak gdyby gwiazdą, która będzie prowadziła nam ten turniej, będzie pan Mariusz Pudzianowski, którego chcemy zaprosić. Także będzie myślę, że się działo. Impreza, w której bardzo czynnie nie zauczestniczymy, ale wiernie możemy kibicować, prawda, i popatrzeć, jak to się wszystko będzie odbywało. Sierpień wypełni także siatkówka plażowa, turniej tenisowy o Puchar Prezydenta Miasta. Wakacje zakończy Suwalski Ekspres Sportowy. To jest taki blok imprez sportowo-rekreacyjnych na terenach naszych Zalewu Arkadia. No taki kończący, nazwijmy, nasze wakacje, które organizujemy na sportowo i rekreacyjnie. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się w Suwałkach szczególna ogólnopolska olimpiada młodzieży. Dlaczego szczególna? To chodzi o zawody wędkarskie, ogólnopolskie zawody wędkarskie, które będą odbywały się i troszeczkę na wodzie, i nie wiedziałem, że nawet są konkurencje na sucho, bo chcieliśmy pewne boiska udostępnić, będą rzucali do celu jakimiś zanętami. Sam powiem szczerze, jestem ciekaw popatrzeć na te wszystkie konkurencje. Tu zapewniał pan prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, że będą bardzo atrakcyjne, będą ciekawe. Pierwszy raz coś takiego w Suwałkach się będzie odbywało. Będziemy mieli około 300 zawodników z całej Polski. Ogromną imprezą będzie drugi memoriał szachowy imienia Ireny Warakomskiej, nad którym telewizja Suwałki, podobnie jak rok temu, obejmie patronat medialny. Ten memoriał to setki zawodników z najwyższej krajowej, europejskiej i światowej półki. A Irena Warakomska, patronka memoriału, to matka i twórczyni potęgi suwalskich szachów. W tej chwili mówimy o sierpniu, bo jeszcze nie znamy tutaj precyzyjnie szczegółów, kiedy ten turniej ma się odbyć, ale organizacyjnie naprawdę jak na pierwszy raz został przeprowadzony, fakt, że może bezpośrednio nie byliśmy organizatorami, ale byliśmy
byliśmy współorganizatorami jako Ośrodek Sportu i Rekreacji, pomagaliśmy w wielu rzeczach i jak będziemy znali już szczegółowy turniej, na pewno to ogłosimy. Turniej trwał 7 dni, trzeba tak powiedzieć, to 7-dniowy turniej. Oczywiście pewne osoby kończyły gry wcześniej, ale te finały odbywały się praktycznie po 7 dniach. We wrześniu maratony kresowe. Te imprezy nie da się przeprowadzić na terenie miasta, żeby pokazać tutaj zawodników, aczkolwiek myśleliśmy o jakimś prologu, jakichś tego typu zajściach, ale to jeszcze jest w planie, ale tak naprawdę to się będzie wszystko odbywało na terenie gminy, ale wszystko odbywa się, czyli start i meta jest na terenie naszego ośrodka żeglarskiego w starym folwarku. W kalendarzu także dwa miejskie memoriały Grzegorza Wołągiewicza, piłkarski, i Józefa Gajewskiego, siatkarski. Europejski Dzień Bez Samochodu to wycieczka rowerowa inna niż dotychczasowe, znacznie dłuższa i ciekawsza trasa, jak zapowiada prezydent, ale szczegółów nie zdradza. 11 listopada bieg dla Niepodległej, a w grudniu turniej mikołajkowy imienia Tomka Godlewskiego.